Cześć ludzie kochane. Uważajcie, kochani, na takie SMS-y, jak dostaniecie, że jest mobilizacja i trzeba stawić się w jednostkach wojskowych mobilizacyjnych, no i przygotować się na wszystko. Słuchajcie, rozsyłają takie fałszywe SMS-y, żeby wzbudzić panikę. To z tego, co wyczytałem i słyszałem w telewizji, przecież i w internecie było napisane. To paniki chcą narobić wśród Polaków. To jest część wojny rosyjsko-ukraińskiej. Polaków jeszcze chcą nasycić jakąś paniką. Słuchajcie, żeby za dużo nie mówić jakichś słów, które mogli się pomylić, ja pozwoliłem sobie skopiować link do artykułu, który dokładnie o tym mówi, na co uważać i co olewać. MON, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, na pewno nie wysyła takich SMS-ów. Nie ma żadnej mobilizacji, żadne punkty wojskowe, jednostki. Słuchajcie, ja wkleję link, a wy przeczytajcie i nie dajcie się nabrać. Ludzie kochane, uważajcie na siebie, trzymajcie się.